Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kilka słów o polepszeniu jakości snu. Kilka lat temu mój tata szukał sposobu na to, żeby nie chrapać tak strasznie w nocy, bo przeszkadzało to mamie. I trafił na informację o łóżku Napoleona. Potem się okazało, że to nie tylko Napoleon spał na takim łóżku, ale też w grobowcach egipskich znaleziono łóżka, które były nie były płaskie, tylko były lekko pochylone. Też Słowianie podobno spali na legowiskach, które były pod lekkim kątem. Chodzi o teorię Andrew Fletchera, który obserwując przyrodę, zauważył zależność między grawitacją a ruchem płynów i ich gęstością w drzewach. I pokusił się o stwierdzenie, że spanie na płaskim wcale nie jest dla nas dobre grawitacyjnie, no bo my też jesteśmy przecież zbudowani z płynów, tak, w 80% ponad. I okazuje się, że jeżeli uniesiemy łóżko od strony głowy o 6 cali w górę, co daje 15,6 cm, co daje 5 stopni pochylenia, to możemy sobie znacznie poprawić jakość snu. Tam lista była bardzo długa. To, co pamiętam, jakość snu, czyli ten sen będzie głębszy, możemy wyeliminować chrapanie, o to nam chodziło, częste oddawanie moczu w nocy, przebudzanie się, mowa była też oczywiście o krążeniu, o detoksykacji mózgu, która jest bardzo istotna w czasie głębokiego snu, o refluksie, o chorobie Alzheimera, o cukrzycy, o żylakach, o bezdechu sennym. Sprawy neurologiczne tam były też poruszone, więc poza chrapaniem, które nam bardzo często w nocy przeszkadza, zwłaszcza nam kobietom, bo my śpimy bardziej czujnie, to mnóstwo rzeczy możemy poprawić, podnosząc jedynie łóżko. Jeżeli chodzi o taką praktyczną rzecz w tej kwestii, no to możemy wziąć do tego książki, bo możecie tylko spróbować, tak? Nikt nie każe Wam od razu kupować łóżka nowego, czy konstruować jakiejś specjalnej ramy, żeby to łóżko unosić. Wystarczą książki, które w sumie dadzą nam te 15-16 cm. Można wziąć dwie cegły, które 8 cm ma jedna cegła, które razem w sumie dadzą 16 cm. My mamy drewniany kawałek drewna i też mamy 16 cm, nie dokładnie 15,6, tylko 16 cm. W przyszłości Jarek mówił, że jak będzie robił nowe łóżko, to wtedy zrobi od razu tą jedną część właśnie podwyższoną. Więc nie było tam żadnych, i czytałam trochę też oczywiście informacji w internecie, to fachowo się nazywa terapia podniesionego łóżka i bardzo dużo informacji jest na stronach anglojęzycznych. Sporo innych naukowców też badało tą kwestię i potwierdziło, że rzeczywiście spanie na płasko nie jest dla nas dobre. Więc polecam, jeżeli ktoś chce zgłębić temat, to poszukać właśnie na tych stronach anglojęzycznych i spróbować po prostu wziąć te książki, wziąć te cegły, podłożyć i zobaczyć. To nie jest kwestia oczywiście dnia czy dwóch dni. My żeśmy zauważyli chrapanie po 2 tygodniach, że zniknęło, a mój tata na przykład przestał się przebudzać w nocy i przestał mieć problemy z oddawaniem, częstym oddawaniem moczu dopiero po 2 miesiącach, więc spróbujcie. Poczytajcie, spróbujcie i nie bądźcie oczywiście niecierpliwi, poczekajcie to, żeby to się wyrównało u Was. Niektóre osoby na przykład nie mogą od razu sobie pozwolić na to, żeby 15 cm podnieść to łóżko, bo im jest po prostu niewygodnie. Więc wtedy można spróbować najpierw na jednej cegle, potem dopiero za jakiś czas, na przykład za miesiąc czy za pół miesiąca podłożyć drugą cegłę i przyzwyczaić ten organizm do tej zmiany. Ja serdecznie polecam, u nas to się sprawdza, Jarek nie chrapie. I to było dla mnie najważniejsze, więc spróbujcie. Nic nie stracicie, a może bardzo wiele zyskacie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu.